ogląda mecze reprezentacji i widzi Kamińskiego, Puchacza, Bednarka, to jest to projekt, za którym stał dyrektor Marek Śledź. To są piłkarze, którzy zostali wyszkoleni według jego pomysłu, gdzie to było wszystko poukładane w Lechu i mam nadzieję i myślę, że tak będzie podobnie w Rakowie, panie dyrektorze, szkolenie kwitnie. Z pewnością powiedział pan dyrektor. Witam również bardzo serdecznie bohatera, którego wydaje mi się, że znam najlepiej z tych na ten moment, ponieważ czytałem wczoraj w trybie ekspresowym, ale i dzisiaj bardzo ciekawą książkę ksiądz Zbigniew Czendlik. Książka nazywa się Bóg nie jest automatem do kawy. Polecam ją serdecznie, bo jest nie tylko o sporcie jest mało, ale przede wszystkim o podejściu do życia, którego można sobie wiele wziąć. Witamy księdza. Dziękuję. Miłego wieczoru. Życzę. Witam również Wojciecha Cygana. To tutaj tytuł będziemy wymieniać długo. Wiceprezes PZPN-u, prezes Rakowa Częstochowa. No i teraz, gdy mamy ten najlepszy sezon w stuletniej historii Rakowa, to jest właśnie ten pan, który dowodzi klubem i ten sezon zdobiony Rakowa jest Pucharem Polski, Superpucharem. Świetną grą w europejskich pucharach, gdzie prezesiem w kolejnych sezonach to już chyba będzie faza grupowa. Nie odpuścimy. Dlatego nie był jeszcze świetny, bo nie było tej fazy grupowej, więc spokojnie. No i ambicja sportowa, to mi się podoba. Zapraszamy do dyskusji. Dyskusja, tak wstępnie sobie ją nazwaliśmy, jak zostać piłkarzem. Tutaj do małych piłkarzy, wy się nie dowiecie dzisiaj, jak zostać piłkarzem, natomiast pewne wskazówki, pewne uwarunkowania postaramy się przedstawić, bo tak naprawdę myślę, że wszyscy goście ze mną się zgodzą, nie ma takiej recepty, jak zostać piłkarzem. Oczywiście można w tym dopomóc. Zapraszam do rozmowy. Tak, panie Łukaszu, czy ja mogę coś na początek powiedzieć poza tym tematem? Oczywiście, proszę. Tak, także ja bym chciał bardzo gorąco podziękować za zaproszenie i za wpuszczenie tutaj. A muszę powiedzieć, a dziękuję tutaj tym, którzy mnie zaprosili. To jest zupełnie tak, to jest przypadek, że tutaj w ogóle jestem. A głównie Bartkowi dziękuję. Jestem po raz pierwszy w życiu w Raciborzu, a muszę powiedzieć, że mieliśmy takie nieoficjalne spotkanie jeszcze przed tą uroczystością i macie bardzo sympatycznego i miłego pana burmistrza. Ja podkreśliłem, panie burmistrzu, ja sprawdziłem teraz w przerwie, pytałem, czy ten burmistrz jest poważny, czy taki ma poczucie humoru, co sobie mogę wszystko pozwolić. Dlatego, że myślę, że to jest człowiek, który ma poczucie humoru. A jak siedzieliśmy na górze, pan burmistrz się przygotowuje, jako powiedziałem, że proszę bardzo, jak pan burmistrz wchodzi tutaj, to ja wstaję, ale powiedział mi, że gdybym przyszedł tak, jak jestem, bez sutanny do kancelarii, to by mnie nie wpuścił. Dlatego dziękuję, że mnie wpuściliście. Mimo tego, że czcigodny ksiądz pojawił się bez sutanny, to udało się mu popełnić jeszcze kolejne faux pas. Jestem prezydentem miasta. A, przepraszam najmocniej. Jasne. Teraz Raciborz będę dobrze pamiętał. Tak, także dziękuję panie Łukaszu. Ja mam jeszcze jedne pozdrowienia. Mogę jeszcze pozdrowić, dlatego że jak tutaj jechałem, to rozmawiałem z Antoninem Panenką. Myślę, że pan Kostka dobrze zna Antonina Panenkę, który w 76 roku dał ten słynny rzut karny i prosił mnie, czy upoważnił mnie do tego, żebym pogratulował klubowi i z okazji tych 75 lat, jubileuszu, także tylko tyle chciałem powiedzieć. Pozdrowienia od pana Antonina Panenki. To jest wszystko. Tak, pozdrawiamy, ale jeszcze ksiądz będzie tutaj miał szansę się wypowiedzieć. Jakich piłkarzy będziemy w stanie kupić do polskich drużyn? Zdecydowanie słabszych od niego. Ale jak możemy zdobyć tego od Dziofora? Kiedy możemy go posiadać w swoich zespołach? Tego hipotetycznego Dziofora. No myślę, że gdybym zadał pytanie, to z sali chyba odpowiedź byłaby jednoznaczna.
że możemy z pewnością go wyszkolić. Czyli może warto dzisiaj podążyć w kierunku bardzo perspektywicznego, może wieloletniego planu, który będzie planem opartym o wartości szkoleniowe, o wartości wychowanka, jako najistotniejszego produktu piłki polskiej.